Mnie się wydaje bez przerwy, że to jest jednak połączenie myślenia, nie wiem, słusznego, niesłusznego, z biegłością techniczną wykonywania. No na Nie pewno. widzę niczego nowego w tym, absolutnie. To jest pogłębienie spraw, które już myśmy widzieli i znane są w całej historii wszędzie. No na pewno jest to artysta kontrowersyjny, stosujący środki wyrazu, moim zdaniem tradycyjne. No może tu za bardzo się zagłębię w sprawy już takie warsztatowe, ale wydaje mi się i gama kolorystyczna, i sposób kładzenia farby, prawda, no i nawiązywanie do surrealizmu jest jakąś sprawą no już oczywistą, nie wnoszącą Nie ma to. nic nowego. Niemniej w moim odczuciu jego kompozycje jako całość niewątpliwie są działające i nie można obok nich przejść obojętnie. Dla mnie sytuacją przedziwną jest fakt, że o Beksińskim wiemy z prasy, z radia, z telewizji, z sal wystawowych, natomiast nic nie wiemy o człowieku, który w końcu znajduje się wśród nas, jest w naszym środowisku, żyje kilkadziesiąt zaledwie kilometrów stąd. I ja, będąc kilka lat już w naszym związku, nigdy nie widziałam Beksińskiego na oczy, nie miałam okazji nigdy poznać człowieka, którego oczywiście prace są frapujące pod względem technicznym, pod względem koloru, formy, ale to jest dla mnie twórczość człowieka niemalże muzealnego. Odbiorcy pana dzieł twierdzą, że obrazy pańskie są bardzo ponure. Ma pan jakoś bardzo pesymistyczną.